Tak, dzisiaj wzięło mnie na hamburgery, ale w opcji wegetariańskiej. Znaczy nie to, że jestem wegetarianinem, ale tak po prostu jakoś sobie to były hamburgery wegetariańskie. Także mam tutaj bułki pod hamburgery, trzy i jedną normalną kajzerkę. Musztarda. Dwie cebule, pietruszka, ale na pewno nie aż tyle. Warzyniec, suszone pomidory i żelawina. Grzyby. Pomidor. Pół jabłka. Marchewka jedna, mąka, mam trochę keczupu, który też wykorzystam i kawałek mandarynki, sól. Cebulę i grzyby pieczemy, solimy. Do blendera dodaliśmy trochę wody, niedużo, marchewkę, mandarynkę, jabłko. Potem pewnie dodamy jeszcze troszkę mąki, ale to za chwilę. Najpierw zmiksujemy to, co tutaj jest. Dajmy mąkę, żeby to jeszcze bardziej się zgęstniało. Jedną połówkę burgerów smarujemy warzyńcem z zasuszonych pomidorów i z żurawiną. Drugą część smarujemy naszym, że tak powiem, roztworem z jabłek, mandarynki i no, marchewki plus ta mąka. Grzyby i cebulkę również dodajemy. Dodaliśmy pod spód trochę musztardy i pietruszkę. Czyli pod pietruszką jest również musztarda. Na górę pomidorek i keczup. Dodatkowo chrapiemy to jeszcze naszym roztworem z jabłek i marchewek, mandarynek i mąki na górę oraz solimy to wszystko jeszcze troszkę. Potem przykrywamy wszystko. Akurat na odwrót zrobiłem. To jest dół, a to góra. I tak wszystkie kanapeczki. Tutaj dajemy to do piekarnika. No i będziemy piec jakiś czas, aż to się wszystko tutaj nie zrumieni. Nabierze chrupkości. Oto i gotowe hamburgery. Fajnie się przepiekły. Bułka chrupiąca. Trochę jeszcze gorąca. No i skosztujemy trochę. Bardzo dobre. Tylko odrobinę za bardzo przepiekły. Szczerze powiedziawszy, bułka tak parę minut za długo. Ale ogólnie to smakuje dobra.